Szanowni Państwo, mam przyjemność powitać Państwa na uroczystości, spotkaniu poświęconemu otwieranej teraz wersji francuskojęzycznej wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego. To miejsce, które jest wpisane na stałe w tej chwili w mapę miasta Warszawy, staje się również miejscem, które może być dostępne dla wszystkich, ze wszystkich zakątków świata, dla wszystkich internautów. Dlatego właśnie dla mnie muzeum, to fizyczne i to wirtualne, jest obowiązkowym etapem dla każdego, w szczególności obcokrajowca, który się w tym mieście pojawia, który chce to miasto zrozumieć. I bardzo się teraz cieszę, że w nowym języku będziemy w stanie tą skomplikowaną historię tego, czym dzisiaj jest Warszawa, tłumaczyć. I że ta ogromna populacja frankofońska będzie Warszawę, nasze miasto, lepiej rozumiała. Tłumaczenie to język Europy, powiedział kiedyś Umberto Eco. Myślę, że możemy przyjąć to zdanie za naszą maksymę. Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego w trzech językach europejskich jest jej pięknym przykładem. Myślę, że to jest ciekawy sposób mówienia o historii. Znałyśmy też dużo nowych słów i ogólnie miałyśmy inny wygląd na sytuację niż w szkole. Działo się bardzo dużo ciekawego. Każdy wie, że teraz języki są najważniejsze. Dzięki temu możemy jakby rozwijać swoje możliwości i też poznawać historię z takiej innej strony. To naprawdę jest super. To były naprawdę mile spędzone chwile i na pewno nie były to chwile stracone. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że dzięki Fundacji Orange i Muzeum Powstania Warszawskiego nasza młodzież mogła uczestniczyć w takim wydarzeniu. No i na pewno będą tutaj wracali i oni, i ich młodsi koledzy, żeby powtórzyć takie lekcje i je rozszerzyć.